Cześć wszystkim z tej strony Mlekolut, a to jest kolejny odcinek z naszej super gierki, czyli Forza Horizon 4. A dzisiaj zrobimy coś nowego, czyli przejdziemy i pojeździmy nowy trybik, jakim jest Super 7. Dokładnie tak to się nazywa. I to jest chyba najbardziej zbliżone do wyścigów z GTA, co dotychczas było tak naprawdę. Więc no jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało naprawdę. Jesteśmy już tutaj koło tego miejsca, w którym tak naprawdę te wyścigi się dzieją, więc stwierdziłem, że podjedziemy sobie tutaj oficjalnie na ten parking i po prostu wybierzemy sobie. Posłuchajmy. Okej. Czyli po prostu mam obrócić pierwszą kartę i wziąć udział w wyścigu. Chodzi tutaj o to, że jest po prostu 7 challenge'y na tydzień czy na dzień, nawet nie mam pojęcia, i możemy sobie po kolei przejść. Tak naprawdę możemy też przeglądać sobie challenge od innych ludzi stworzone i możemy robić samemu, to jest super naprawdę, więc tutaj myślę, że będą się fajne rzeczy działy, więc ja już myślę, że powinniśmy przejść do tego pierwszego wyścigu. To jest Jurassic Rally Cross, więc wchodzimy, raz, dwa, trzy. Jestem mega ciekaw, jakim to wyszło, bo naprawdę wyścigi w GTA są mega super, więc te powinny też być całkiem fajne, bo sama jazda w Forzie jest super, a co dopiero jakieś takie stuntowe wyczyny. Mam nadzieję, że nam jakoś też pójdzie całkiem i że uda nam się te 7 wyścigów tutaj pyknąć w tym jednym odcineczku. Dobra, spójrzmy, co my tu mamy. Wow, jakie w ogóle tutaj obramowanie ma. Dobra, get to the destination, idę do Toyota Celica. Dobra, poniżej minuty i 2 sekund musimy to zrobić, więc to jest całkiem krótkie. Więc myślę, że nie będzie problemu, oprócz tego, że pierwsze co, to musimy zawrócić. Wow, ale to jest mocarny samochodzik, słyszę, jaki to jest silnik, to brzmi tak samiutko jak Supra. W sumie, dobra, to jest Toyota, więc jest pewnie też ten sam silnik włożony, czyli to pewnie 2JZ. Ale potężny jest, naprawdę. Zasuwa się niesamowicie. Dobra. Jak na razie, no oprócz tego, że wiatrak jest i parę tych rzeczy, no to nie różni się to jakoś w sposób znaczący, w sposób istotny statystycznie od zwykłych wyścigów, więc mam nadzieję, że jeszcze to nas tutaj czymś zaskoczy. O, dobra, mamy tutaj dinozaura, no super. Pierwsza taka, widzę, ciekawostka nabudowana. Z tego, co też widziałem, to tutaj jest pewne ograniczenie pod względem stawiania tych różnych rzeczy, bo... Chwila, skupię się. Bo tam jest coś takiego jak budżet i po prostu każda rzecz swoje kosztuje. Kurczę, mało czasu trafić do mety. 5, 4, 3... Dobra, udało się. Dobra, tak się trochę rozgadałem i widzicie, już nie byłoby tak łatwo. Dobra, ale mamy to. W takim razie drugi wyścig, zaraz polecimy. O, pojawia się dzika karta wyzwania. O, kolejne osiągnięcia są dzięki temu, widzę, nowe, więc mega fajnie. I to jest jako w ogóle całkowicie nowy, tutaj też do levelowania. Nowy tryb do levelowania, no można tak to nazwać. Fajnie, wheel spiny za to będą różne takie. No dobra, lajka damy za tą mapkę, czemu nie? Była spoko, chociaż no... To jeszcze nie było, mam nadzieję, że to, co, na co ich naprawdę stać, bo tutaj ja widziałem w trailerach takie naprawdę fajne rzeczy, a to takie na razie basicowy wyścig z dinozaurem i wyskokiem. Mam nadzieję, że... No nie, myślałem, że przerzuci nas od razu do kolejnego, więc trochę bez sensu. Tak nas tutaj cały czas omiata. Dobra, clean drive, poniżej 2 minuty 20. Dobra, zrobimy, ładujemy się i lecimy. Dobra, mamy to. Dobra, rally. Problem jest taki, że tutaj cały czas przełączanie się między tymi wyścigami dosyć długo trwa, więc no jednak trzeba się uzbroić w chwilę cierpliwości. Jeszcze jak są zmiany sezonów i to wszystko, no to wiecie. No chwilę się czeka. Dobra. Jest jakiś damage limit? Jest tutaj. Okej, czyli to tak jak czasem są te wyścigi... można powiedzieć w fabułce tej gierki, mimo że ta gra nie ma jakiejś fabuły, to po prostu są wyścigi na przykład z jakimiś legendarnymi samochodami, których nie można zniszczyć i różne takie. Więc spoko, dobra, mamy wyznaczony czas, mamy wyznaczoną drogę i tak samo jest z tymi obrażeniami auta. Jak na razie tutaj idzie spoko, no tutaj pokazuje czerwone, ale to myślę, że dlatego, że tak, że po prostu wjazd na inne tereny. Chwilę się tu poskupiam, więc wybaczcie, jakbym jakiś był mniej rozgadany. Ale wiecie, no trzeba dojechać tutaj i żeby zaliczyć to za pierwszym razem. Fajnie jakby był jakiś bonus za to, że za pierwszym razem ukończymy wszystkie w te 7. Więc no to by było spoko moim zdaniem.
Dobra, troszeczkę tutaj bardziej rally, jeszcze muszę się wczuć. Ale fajnie tutaj ta trasa offroadowa, no można się poczuć jak w jakimś tym, w Dirt Rally, tak, Dirt Rally 2.0, fajna gierka. Znaczy ja w sumie ogrywałem jedynkę, dwójka jeszcze na mnie cały czas czeka, no to jest niezła skillowa gierka w sumie już. W porównaniu do Forzy, no to tam jednak mocno trzeba ćwiczyć tą jazdę, żeby to jako tako wyglądało. A tutaj no wiadomo, tutaj też, żeby być wyskillowanym, no to nieźle się trzeba postarać, ale na pewno jest ten próg wejścia dużo, dużo niżej. Dobra, jak tam czas? Minuta 27 już i my jesteśmy tak w połowie drogi, albo nie, no nawet w sumie nie, w sumie mniej. Dobra, te obrażenia jeszcze chyba będą spoko, ale nie chcę tego robić więcej. Nie wiem, czy to są jakieś checkpointy, czy ja mógłbym jechać na przełaj na przykład. Wydaje mi się, że można na przełaj, bo nie ma żadnych tutaj zaliczeniowych punktów. No nie mogą tego w sumie chyba jakoś sprawdzić. Chyba to działa tak jak... Chyba, że to działa tak jak na driftach, nie? Ciężko stwierdzić. Dobra, 2 minuty, a nam został kilometr. Kurczę, ja się trochę cykam, że my nie dojedziemy. Tylko teraz jest dosyć prosta droga już. Spróbujemy teraz już na full prędkości po prostu wlecieć w tą metę. Dobra, tutaj się udało wyrobić mimo czerwonego. I znowu będziemy tak na styk. Spoko. Dobra, no udało się kolejną, to od razu przełączam i lecę zaraz do następnej. Jeszcze spójrzmy sobie tylko, jak to tutaj wygląda pod względem tych wszystkich ładnie punkcików, wpływów i tak dalej. Tutaj niewiele i dobra, no damy lajka i albo się nie pokazało, ile zlevelowaliśmy, albo po prostu tak mało było. No dobra, mamy teraz kolejną kartę. Dobra. Okej. Okay. You're one of the first to get an Austin 7. Take it out for the test drive. Po prostu na test drive mamy go wziąć, tak? I pewnie jakaś jest meta gdzieś, gdzie możemy sobie zakończyć ten test drive? Fajnie w sumie. Fajną opcją jest też to, że tutaj możemy jeździć tak naprawdę autami z DLC, z tuningowanymi autami, stworzonymi przez kogoś, więc to jest super, że nie musimy tego posiadać, ani tego tuningować. Moim zdaniem fajnie, że nie ma takich ograniczeń, że ładujemy się do jakiejś mapki, a potem się okazuje, że w sumie to musisz wyjść, bo sorry, ale nie masz tego dodatku. Dobra, mamy to. Jestem jednym z pierwszych, który może korzystać z tego autka. Super. No, z racji, że ono wyszło ponad 100 lat temu, tak mi się wydaje, to jestem już na pewno daleką osobą. Dobra. Okej, okay, jak to się rozpędza. Jaki fajny w ogóle, jaki maluszek. Jak skaczę, spójrzcie, w ogóle siedzę tak, że nie ma szans, żeby ktoś z tyłu się zmieścił. To jest chyba dwuosobowe. O matko boska. To będzie trwało wieki. O, i to nie skręca. To w ogóle nie skręca, co jest? Spójrzmy sobie środek. Taki fancy, nie? Tak minimalistycznie rzekłbym na pewno. No nieźle. No to dopiero wyścig kaskaderski jak w GTA. Tego się nie spodziewałem, ale dobra, skoro taki mają na to plan, to niech tak będzie. MLB 060 rejestracja też jest pozmieniana, okej. Okay. No taki krajoznawczy tutaj ten wyścig. Nie nazwałbym tego wyścigiem, tylko to jest właśnie takie zwiedzanie okolic. Zrelaksujcie się, oglądajcie widoczki. Piękny, żółty, kwitnący rzepak z prawej strony. Uwaga na rzepiary. I tutaj łąka z lewej strony. Za nami pozostaje, znika horyzont, ponieważ nasza prędkość jest tak zabójcza, a przed nami ostry zakręt, który weźmiemy bokiem. O Boże, to mnie tak zwolniło, że ciekaw jestem teraz, czy dojadę do mety. Ale dobra, damy radę chyba, nie? Minuta 25, a już zostało bardzo niewiele metrów. No dobra, no fajnie, jestem ciekaw w ogóle, czy takie auto można tak ostro stuningować, żeby naprawdę odwalać nim jakieś kosmiczne rzeczy. Trochę mi się nie wydaje, ale zobaczyć można. Jakbyśmy to odblokowali, to nie odblokuje nam niestety tego autka. Dobra, w sumie no ja tak myślałem, że blisko, a patrzcie, to wcale nie aż tak, praktycznie 10 sekund nam tylko zostało, więc spoko. Fajnie w sumie, takim wolnym tempem też w ogóle inaczej się zwiedza tą mapę, więc to jest też całkiem fajne sobie tak docenić i bardziej pooglądać te widoczki niż tak jak to się robi normalnie, zasuwając 300 na godzinę, po prostu lecąc przez wszystko. Like i widzimy się w kolejnym. No i mamy. Have fun on my skatepark. Uuu,
to w ogóle nie jest już po angielsku napisane, czyli to są tworzone przez kogoś, czyli tak jak to miało być, po prostu te najpopularniejsze, najbardziej, najlepiej wybrane mapki będą tutaj dostępne w tym Super 7, czyli to pierwsze takie 7 kart tutaj do przetestowania. Tylko muszę się dowiedzieć, czy to jest co tydzień, czy codziennie. To w ogóle jeszcze mi wyskoczyło, że unable to join session. Mam nadzieję, że to nie jest problem związany z tym, że nie wrzuci mnie do tej mapki. Tylko taki typowy horizonowy problemik z rozłączaniem sesji. Dobra, wszystko jest. Tylko jak będzie teraz ten komunikat się wyświetlał przez cały wyścig, no to tak średnio bym powiedział. Dobra. 27 minus 30 sekund mam na to, więc myślę, że zdążę. Więc po prostu pewnie trzeba nieźle upalać tutaj się bawić. Wow! Nie, okej, okay. To jest tylko i wyłącznie wyścig do mety. Ale fajnie, w sensie możemy się po prostu bawić, tak? Okej, okay, dobra, tu już się zaczęło robić fajnie. No i boleśnie, jak się tak uderzy, to tak średnio. Dobra, no to ma sens, naprawdę, to już jest to, co mi chodziło, że tutaj już można się, powiedzmy, jakoś tam pobawić, o. Haha, spoko. No tylko tutaj to tak, tak ktoś ustawił tą rampę, w słabym miejscu moim zdaniem. Teraz wyjedźmy stąd, fajnie by było się jeszcze przebić przez ten, o, dobra, zgliczowaliśmy to jakoś. O Jezus, ale to ma koni, jak to po prostu upala niesamowicie. Naprawdę fajnie. Dobra, i teraz wyjedźmy w to jakoś sensownie, tylko no tutaj te barierki, szkoda, że tego się nie da jakoś wyczyścić. Driftem, Jezu, zarzuciło, nie widziałem, co się dzieje w ogóle. Dobra, a spróbujmy tu wyskoczyć z tego tak w górę. Hop. A, w sumie fajnie to wyglądało, dobra. Już chciałem powiedzieć, że słabe, ale ładny obrocik nam tutaj wszedł, więc spoko. Ciekawe, czy coś nas jeszcze tutaj czeka na drodze. Oprócz driftowania po prostu ciągłego, bo tu można arabskie drifty kręcić z tym samochodem. Ja nie mogę, potężny. Hamulce do czerwoności zaraz będą od tego driftowania rozgrzane. W sumie hamulca teraz nie używam, więc nie wiem, czemu tak stwierdziłem, ale dobra. Okej, no tu nie było za dużo. Zaraz ten komunikat zamknę, tylko nie chcę, żeby nas teraz jakoś przełączyło czy coś. Ale spoko. Po prostu taki mocno testowy skatepark moim zdaniem. Myślę, że da się więcej tu postawić rzeczy. Ale spoko. Fajnie, już mamy taki mały smaczek tego, jak to może wyglądać i na co stać tutaj graczy, twórców tych wszystkich map. Dobra, mamy tutaj piątą kartę. Launch the BMW M4. Dobra, mamy daleko go wystrzelić. Tylko wiecie co, ja sobie zniknę ten komunikat. X po prostu. Okej. Okay. Zróbmy to retry. I już, no niech sobie tam szuka, nieważne. Ała, uderzyłem ręką, dobra. Wchodzimy z powrotem do tego i bierzemy sobie ten wyścig. Dobrze, że nam coś się to nie resetuje ani nic, bo to by było dosyć słabe w sumie. Jakbyśmy mieli to od początku przechodzić, mimo że tam nie trwało to jakoś długo, bo po jakieś 15 minutek pewnie z tymi ładowaniami. No ale bez przesady. No, szybko poszło w sumie, już chciałem się tutaj zamknąć, żeby wyciąć kawałek, a nie, tu nie było cięcia. No proszę, jak święty Mikołaj mówi, że trzeba go posłuchać, że trzeba wystrzelić to BMW jak najdalej. Dobra, poniżej 58 sekund. No dobra. W którą stronę? W którą... Zawrotka, okej. No to jedziemy. Dobra, rozumiem, że tutaj jest pewnie niezły rozpęd. Target to jest 176 metrów. Mam nadzieję, że go ładnie pobijemy. Więc zbierajmy jak najwięcej tutaj tej prędkości. Nie wytracajmy jej w żadnym miejscu. Powolutku sobie tutaj tego zakrętasa, żeby nie za bardzo boczkiem. Ja jeszcze... No ale bez sensu w ogóle, oni tutaj każą taki ostry zakręt zrobić. No dobra, tu jest już destination. Tak, dobra, to jest danger sign po prostu. I to nawet nie zmodyfikowany, no. Mała inwencja moim zdaniem. No ale dobra, rekord jest pobity o jakieś 50 metrów, więc jestem zadowolony z naszego wyniku. Ale nadal nie jest to to, czego oczekuję po tym trybie. Mam nadzieję, że naprawdę tutaj będą dobre mapy, bo jak nie, to ja sam będę je musiał wam robić. I sobie przy okazji. I może wtedy będzie jakiś fan. W ogóle bardzo mało się teraz ładuje tego paseczka do góry. Za pierwszym razem ostro poszło, a teraz takie biedne. Nie wiem, czy to chodzi o czas wyścigu, czy po prostu tak to się leveluje powoli. No i dobra, mam już przedostatni wyścig.
Okej, toy box, lunch the bone shaker as far as you can. No to jest jeszcze krótsze, 35 sekund, co to jest? A, znowu enable to join session. Nawet nie chce mi się tego słuchać. Nie wiem, serwery akurat tutaj ostro kulają, ale co zrobisz? I tak jako tako wszystko to działa. Tutaj to jeszcze nie przeszkadza, ale wiecie, jak jesteś w eliminatorku, tak na jakimś już 10 pozycji, już masz 10 tier, no to słabo jak to wyrzuca, a zdarza się tak i to... No nie można powiedzieć, że super rzadko, bo to naprawdę jest możliwe. Dobra. No i zobaczcie, ja na przykład nie mam tego DLC z Bone Shakerem, a proszę bardzo, mogę pojeździć sobie autkami, jakimi chcę. O matko, to w ogóle nie chcę ruszyć tutaj. No nieźle. Jeszcze ktoś jakąś muzyczkę ustawił, mam nadzieję, że jakiś copyrightów nie dostanę, no bo byłoby słabo w sumie. Będę musiał to chyba troszeczkę podciszyć. Dobra, wystrzeliwujemy go. Znowu ten sam danger sign, nie wiem, ludzie chyba tak średnio wybierają. 118 metrów, no przecież my zrobimy tu, że 170? 217, to jest 100 praktycznie więcej. No ludzie, postarajcie się troszeczkę. No i dobra, mamy siódmą, ostatnią kartę. Dostaniemy super wheel spina. Mam tych wheel spinów trochę, więc sobie poprzeglądamy, pootwieramy jeszcze tutaj na koniec odcinka, jak już skończymy to. Ale teraz tak, get to the destination i the unicorn under 2 minutes 30 seconds, więc czyżby znowu wyścig? Mam nadzieję, że będzie jakaś zabawa i mam nadzieję, że w następnej edycji tutaj i w następnym odcinku pojawią się ciekawsze te wyścigi, bo jak nie, to po prostu sobie je będę wybierał z tej przeglądarki, która też tutaj jest, przeglądarka wszystkich tych wyścigów, które potem się ocenia i trafiają w to miejsce. W sumie mogłem niektórym nie dawać lajka, tak jak ten Bone Shaker, to w sumie to nie było nic ciekawego według mnie. Po prostu skok Bone Shakerem i to wszystko. Dobra, tu widzimy jakieś znaki są poustawiane, coś jest pokombinowane, więc mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. Okej, pora wyruszyć. Dobra, tutaj coś się dzieje. Tutaj będzie mocno pewnie pod drifty. O, ale to było gładkie tutaj, pięknie. Jestem sam z siebie zadowolony. No tutaj mniej, urwało nam spoiler teraz. Jak my dojedziemy? Tutaj pewnie można się kręcić. Chociaż nie, bo tu mamy 2 minuty, to też nie jest tak hop siup. W sumie ja tu się bawię. Czy ja dobrze jadę? No w sumie muszę chyba jechać dobrze, bo tak jest wyznaczona trasa. Chyba w innym miejscu bym tutaj nie przejechał. Będzie gicior, oprócz tego, że się obijam tutaj o wszystkie ściany. O, dinozaury nam tutaj biją, brawo, super. Dobra, zasuwaj ich unikornie. Tutaj jakaś mała hopka. Mogłem sobie nim zarzucić jakąś 180, byłoby spoko. Że będzie jeszcze jakaś hopka, więc tak zrobimy wtedy. Dobra, tutaj jazda na... no przecież pokazują strzałki, że jechać w lewo, a mnie pokusił, kurczę, pociąg. Taki pociąg do pociągu. I gdzie jest ta meta? Czy to są 3 km? Nie. Chyba nie. Nie wiem, mam nadzieję w sumie, no bo cały czas trasa pokazuje tą stronę. Mnie już tutaj ostro wyrzuciło. Cały czas w dobrą jedziemy. Ale 2 minuty 30 sekund to tak całkiem żwało. Wiecie co, ja to sobie tu skrócę ten kawałek i przetestujemy przy okazji. Tak, nie cofa nas, nic nie robi. Hopka. Wow, to jest trudniejsze. Pyk. Dobra, tutaj driftcikiem, no to jest taka mapka chyba driftowa, tylko ja bym tutaj ustawił dużo więcej czasu, żeby był taki komfort psychiczny i można było robić naprawdę co się chce tutaj. Ale fajnie, no to jest akurat spoko mapka, serio, ta mi się mega podoba. O, ten kamień mi się nie podoba. Dobra, skrócik, lecimy na skrót. Jak najszybciej, bo zobaczcie, zostało naprawdę niewiele czasu. Ja tutaj troszeczkę popsuję, ale cykam się po prostu, że nie dojadę i bez sensu by to było. Tutaj naprawdę, w tej mapce duży like za całe stworzenie tej mapy. Tutaj jeszcze nam każą na końcu kółka robić, wiecie co, ja to będę musiał na automatyczną skrzynię biegu przeskoczyć. Okej, co on tutaj mówi? Okej. Dobra, zobaczmy co wygraliśmy. Tak jest, tak jest. Dobra, mamy super wheel spina, więc mega spoko. Ciekawe, czy teraz wlatuje, czy zaraz będzie do otwarcia taki do dyspozycji. 26 milionów to już w sumie jest całkiem dużo. Będzie można sobie zamek kupić właściwie. No teraz trochę więcej wbiło, ale to nadal było mało w sumie. Nie rozumiem. To będzie tak powoli się wbijało?
Dobra, wczytajmy się. Okej, no i nas się tutaj pytają, czy chcemy zrestartować, ale my podziękujemy, było naprawdę fajnie, ale wiem, że będzie lepiej. Naprawdę w to wierzę, a my tymczasem sobie pootwierajmy to, co nam tutaj dali, czyli Will Spiny. Jednego zdobyłem, nie wiem za co, chyba za eliminatorkę albo coś w tym stylu. I zobaczmy, co tutaj wleci ciekawego. Warf Dog? Nie wiem, czy go mam. Chyba nie mam w takim razie, skoro nic mi nie wyskoczyło. Dobra, i Avantar. Spoko, ale kasiory, fajnie. Nie, no to były dobre dropiki. To teraz tutaj, ile mam tych Will Spinów? 15! To ja sobie poskipuję, żeby to troszeczkę krócej czasu trwało. Mniej czasu albo krócej. Mlekolud, ogarnij swój język. Dobra, patrzcie, tam wyżej był Beetle chyba, ale ja go mam, więc akurat nie szkoda. Spójrzmy, kurtka, taka zielona, no można się w lesie schować. 110 tysięcy, super opcja, tu było dużo fioletów. Gremlin, fajnie, jedziemy dalej, skipujemy, 2000, niefajnie. Kolejny, 125, takie to zawsze przyjmuję z chęcią. Zaraz nabijemy 27 milionów. Jeszcze troszkę, naprawdę, może się uda w sumie. No, jak będą 15 dropiły, no to się nie uda. Wywołałem po prostu 15, tak? No, tu zaraz było 5 i super różowa, zamszowa chyba czapka. No nie, obok było 250. Słabo, słabo. Kolejne. No lipa, już są 3 ostatnie w sumie. Dobra, przy tych to już trzeba się skupić. Tu nie ma skipowania, bo jak się skipuje, to są słabsze dropy. Tak, i dostaliśmy takiego abarcika. No, nie wiem, czy są słabsze przy skipowaniu, czy nie. Dobra. Ultra lipa. Więc niech ten ostatni będzie naprawdę super dropikiem, takim na podsumowanie odcinka. Czy to podsumuje nasz odcinek? Czy ten drop podsumuje odcinek? Stare, ale jary. Datsun. Nie wiem. O, jeszcze najlepsze jest to, że mam to auto, więc sorry, ale wylotka. No dobra, pojeździliśmy, pościgaliśmy się, poskakaliśmy i wydropiliśmy parę rzeczy, więc myślę, że odcinek można uznać za jak najbardziej udany, tak więc możemy go już legalnie zakończyć. No i co tam? Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Forza Horizon i różnych innych gier. Na razie!